Moi drodzy, macie ochotę na domowe święta? No to zrobię wam coś, co w moim domu zawsze było. I mam wrażenie, że jeżeli nie robiliście tej potrawy, to jest to najlepszy moment, żeby ją sobie przygotować. I zacząć od tej najprostszej wersji. Ryba w galarecie. Ale ryba, która każdemu będzie smakowała, która nie ma ości, ma za to pyszną galaretkę. W związku z tym, że na stoisku Lidlowym macie naprawdę mnóstwo rybek i co ważne, pojawiły się ryby słodkowodne i co najważniejsze, pojawiły się te, które zawsze wyznaczały charakter dobrej ryby faszerowanej, szczupak albo lin. Szczupak tym razem zmielony w maszynce. Z drugiej strony pstrąg, ale pstrąg tęczowy, łososiowy o ładnym kolorze. Pstrąg tłustszy, szczupak chudy. Połączymy te dwie rybki. Zrobimy wspólną, jednolitą, jednorodną masę, którą później ugotujemy na parze. Wszystkie rybki wkładamy do miksera. Chciałbym, żeby ta masa była naprawdę gładka, dlatego też dodaję tutaj namoczoną w mleku bułkę. Doprawiamy klasycznie solą i pieprzem. Niektórzy dodają pieprz biały, mielony, choć ja szczerze przyznaję, że tę masę rybną bardzo często doprawiam właśnie pieprzem czarnym, mielonym, pachnącym. On robi tutaj naprawdę porządną robotę. Dwie szczypty gałki muszkatołowej. Spróbujcie, to naprawdę dobrze działa. Czynnik wiążący, jajeczko. Organoleptycznie sprawdzam świeżość jaja, eleganckie halazy, czyli ciągnie się glucik. Dobre jajo. I teraz to, moi drodzy, trzeba miksować na gładką, jednolitą masę. W międzyczasie zrobię jeszcze jedną rzecz, bo muszę zaprawić wywar. Wywar rybny z ości rybnych, ale może być to też wywar warzywny, ale zdecydowanie polecam wam, jeżeli robicie zupę rybną i zaczynacie od wywaru, odlejcie sobie troszkę, zawsze możecie go wykorzystać do galarety. Dobry, esencjonalny wywar, taki z przypieczonych warzyw. Dlatego też ten kolor jest taki ciemny. Wywar, który jest li tylko doprawiony odrobiną soli i pieprzu i nic więcej, nie zakwaszam go. Nie zakwaszam, ale wyjaśnię wam dopiero na samym końcu, dlaczego, jak już zobaczycie gotową potrawę. Zostańcie, bo ta informacja na pewno wam się przyda. Ten wywar zagotuję, mocno zagrzeję. W międzyczasie przygotujemy żelatynę, którą to żelatynę najpierw namoczę w odrobinie zimnej nawet wody, żeby napęczniała i dopiero później zacznę rozrabiać z gorącym wywarem. Rybka po kilku minutach dobrze wymieszana i tak naprawdę dobrze przemacerowana. Przekładam to do miseczki. No i teraz, to co powinniśmy zrobić, to troszkę urozmaicić tę masę, to też do niej dodaję mniej więcej 3 łyżki posiekanej natki pietruszki. I dodam coś, co moim zdaniem powinno was zaskoczyć. Tym razem rodzynki, jak widzicie, skąpane nieco w wodzie, bo namoczone w gorącej wodzie, są mięciutkie. Chciałbym je pokroić, by było widać je później i czuć. Przesiekam je, po prostu. Troszeczkę jeszcze soli. Odrobinka pieprzu. Dobra. I mieszamy. Jest jeszcze jeden element, który bardzo często stosowano w kuchni polskiej, który stosowała też moja mama i babcia zawsze. Do każdej takiej masy mielonej, niezależnie od tego, czy to była masa na pasztet, czy też masa rybna, dodawała jedną płaską łyżeczkę kaszy mannej. Kasza manna wiąże wilgoć. I już. Teraz, moi drodzy, rzecz banalnie prosta. Kiedyś robiono to, wykorzystując kuchenne ściereczki, takie płócienne. Ryba faszerowana, choć nazwa wskazuje, że powinna mieć coś wspólnego z faszerowaniem ryby, to była po prostu rolada. Ze zmielonej ryby i później dobrze wytablerowanej, zawiniętej najczęściej właśnie w ścierkę i ugotowanej w wywarze, w wodzie, bądź też po prostu na parze. Często też pieczonej. Ponieważ dzisiaj możemy wykorzystać folię, która bardzo ładnie się sprawdza, to wykorzystajmy. Najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o przygotowanie tej masy do gotowania, jest dobre, mocne związanie i właściwe uformowanie. Nie chciałbym, żeby była przegotowana. Chciałbym, żeby została soczysta, żeby nie była za sucha. Więc tej grubości, tej średnicy około 5-6 cm, batonik powinien gotować się 15-20 minut. I teraz jak gotować? Możecie włożyć to po prostu do gorącego wywaru, takiego zagotowanego, wyłączonego i sparzyć to 15 minut. Ta ryba na pewno dojdzie, ale lepszym pomysłem jest wykorzystanie jakiegokolwiek naczynia do gotowania na parze.
układamy rybkę i gotujemy 15-20 minut. W międzyczasie, moi drodzy, możemy zająć się przygotowaniem galarety. Żelatyna napęczniała. I teraz zalewamy tę żelatynę gorącym wywarem. Musimy to wszystko dokładnie wymieszać. Rozpuścić najpierw tę żelatynę w niewielkiej ilości wywaru. To, co warto pamiętać, by po wymieszaniu trzepaczką, jeżeli okazuje się, że macie dużo pęcherzyków powietrza, musimy je zdjąć, by te pęcherzyki później nie osiadały wam na galaretce. I wymieszaną żelatynę z gorącym płynem dodajemy do przygotowanego i też lekko przestudzonego wywaru i delikatnie mieszamy. Przestudzona, broń Boże, w lodówce, ale w takiej temperaturze pokojowej za kilkanaście minut będzie gotowa do tego, by zalać rybę, która też potrzebuje jeszcze kilku minut, by się dogotować. Po wyjęciu, po ugotowaniu trzeba tę rybkę przestudzić. Delikatnie, tak żeby nie zalewać, broń Boże, gorącej. Słodkie rodzynki, pachnąca ryba, a wszystko to bardzo delikatne. Zobaczcie o konsystencji prawie że ptasiego mleczka. Możecie odwinąć z folii, ale znacznie łatwiej jest pokroić to jeszcze z folią i dopiero każdy plaster tak naprawdę odwijać. Wtedy też macie pełną kontrolę nad tym, jak to się ładnie kroi. O właśnie. I kroimy na plastry o szerokości mniej więcej 1 do 1,5 cm. Teraz na zimnym talerzu układamy rybę. Dosłownie na moment trzeba wstawić to do lodówki. By nam jednak nie wyschło, przykrywamy folią. By miało czas i którędy odparować, nakłuwamy 3 minutki. Dekoracja wydaje mi się być najprostsza, jaką można sobie wymyśleć. Kilka plasterków, marcheweczki albo innych warzyw, które wam zostały z gotowania rosołu. Trochę więcej rodzynek, tych namoczonych, które tu możemy jeszcze rozłożyć. I teraz zalewamy to wszystko mocno wystudzoną galaretą. Idealnie byłoby to zalewać na dwa razy. Pierwsza warstwa, poczekać aż to ładnie zastygnie, co potrwać powinno około 20 minut. I dopiero później kolejna warstwa galarety. Tutaj mamy wersję już ładnie zastygniętą. Oto dowód. Choć musicie mieć świadomość, że galareta po wyjęciu z lodówki momentalnie rozpuszcza się i nie jest już taka mocna i sztywna jak ta, którą mam na talerzu. No i teraz, moi drodzy, przechodząc do meritum, powinniśmy powiedzieć, że to prawie klasyka. Skoro mowa o klasyce, to kliknijcie sobie i zobaczcie, jak wygląda klasyka śledzia po kaszubsku według mnie. Tutaj jest link. Otóż chciałbym potraktować tę rybę w galarecie tak, jak traktuje moja mama nóżki wieprzowe. Takie galaretę z nóżek. Bo galaretę z nóżek nie doprawia się octem w samej galarecie, tylko ocet podaje się z boku. Ja ten ocet chciałbym dodać też do tej ryby, bo moim zdaniem on tutaj dobrze pasuje, ale pod postacią sałatki. Troszkę więcej jeszcze. Natki pietruszki, może być wymieszana z koperkiem, może to być szpinak, aczkolwiek wydaje mi się, że natka pietruszki jest taką najprzyjemniejszą i najłatwiejszą do zdobycia rzeczą w tym sezonie. Troszkę oliwy, teraz dopiero ocet. Skąpana w occie i oliwie natka pietruszki jako element dekoracji. Świeży, pachnący i elegancki. Wszystko stało się więc jasne. To był mój tajny składnik. Spróbujcie w ten sposób potraktować rybę w galarecie. Spróbujcie, jeżeli potrzebujecie, dodać ocet, ale dopiero na samym końcu. Zróbcie słodką, lekko słodkawą galaretę i bardzo aromatyczną rybkę. Pamiętajcie, moi drodzy, o tym, żeby subskrybować kanał, dajcie łapkę w górę i co najważniejsze, dajcie znać w komentarzach, jak wam się to podobało. A być może, jak już zrobiliście, jak wam smakowało. I czy na przykład spróbujecie jednak choć raz zrobić taką rybkę w galarecie na Wigilię. Bo moim zdaniem warto. Warto poszerzać horyzonty i poszerzać to nasze menu. A jak widać, można w prosty sposób.